Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek, w którym będę Wam opowiadać o życiorysie jednej z najciekawszych aktorek Hollywood, której związki niejednokrotnie elektryzowały prasę kolorową, a jej życie prywatne było tematem wielu dywagacji. Nicole Kidman jest też dowodem na to, że kiedy sięgniemy po marzenia, które zawsze nam towarzyszyły, nie do końca musimy zawsze być szczęśliwi. To ona właśnie mówiła, że kiedy otrzymała Oscara, czuła się najbardziej samotna w swoim życiu. Jak więc wyglądała droga do tego Oscara i dlaczego Nicole nie do końca wtedy była zadowolona? Jakie są jej relacje z adoptowanymi dziećmi, o których tak wiele pisze prasa kolorowa? I jak wygląda jej obecny związek, a także czy już przestała przesadzać z medycyną estetyczną? Wszystkie te tematy dzisiaj weźmiemy pod lupę, wszystkiego się dowiecie, szykuje się więc dość długi i ciekawy odcinek. Tak więc zaczynajmy, ja tylko jeszcze sobie włączę nawilżacz powietrza, bo ostatnio mnie coś alergie dopadają wiosenne, także wybaczcie, że dzisiaj delikatnie przez nos będę mówić, bardzo przepraszam, no ale co zrobić. Nicole Kidman urodziła się 20 czerwca 1967 roku w słynnym hawajskim Honolulu. Jako dziecko Australijczyka, naukowca w zakresie medycyny, a także pielęgniarki pochodzącej z Irlandii. Ma również siostrę, która też działa w showbiznesie i jest znaną australijską osobowością telewizyjną. Ale mówiłam Wam, że to jest kobieta, która zawsze wiedziała, czego chce. No chyba tak, bo przygotowywanie się do swojego zawodu rozpoczęła w wieku 4 lat, kiedy uczęszczała już na zajęcia aktorstwa, a także do szkoły baletowej. I to wszystko rozpoczęło się w Australii, bo do 4 roku życia mieszkała w USA, a później wraz z rodziną oczywiście przeprowadziła się do Sydney. I właściwie cały czas, kontynuując swoją naukę, pobierała różnego rodzaju lekcje aktorstwa i takie lekcje, które mogłyby jej w przyszłości pomóc zostać wziętą aktorką. Przerwała jedynie raz. Było to w momencie, kiedy dowiedziała się, że jej mama choruje na raka piersi. Przerwała naukę po to, by więcej czasu z nią spędzać, ale później, gdy jej mama wróciła do zdrowia, kontynuowała edukację. I to opłaciło się. Debiutowała w teatrze ulicznym w wieku 14 lat. A już w 1983 wystąpiła w takich filmach jak Bush Christmas czy BMX Bandits. Swoją karierę zaczęła więc od małego ekranu australijskiego, czyli wiecie, no z perspektywy czasu dużo mniejszego niż tego, na którym teraz możemy ją oglądać. Ale wiecie, no można na to patrzeć różnie, ale wcale nie zajęło jej znowu aż tak dużo czasu, żeby przebić się do Hollywood. Przełom nastąpił w 1989 roku wraz z thrillerem i telewizyjnym miniserialem Bangkok Hilton, a w 1990 roku zadebiutowała w Hollywood w filmie Days of Thunder u boku Toma Cruise'a, swojego przyszłego męża. Ale zanim opowiem Wam o tym małżeństwie, powiem Wam, jakie jeszcze role dały jej większe uznanie i ugruntowały jej pozycję na rynku Hollywood. Far and Away, Batman Forever, To Die For. Otrzymała 2 nominacje do Oscara dla najlepszej aktorki za zagranie kurtyzany w musicalu Moulin Rouge w 2001 roku, a także Virginia Woolf w filmie dramatycznym The Hours. Za obie te produkcje zdobyła także Złoty Glob, ale to za drugi film zdobyła Oscara, do którego jeszcze zresztą powrócimy. Powiem Wam szczerze, że ja jako dziecko uwielbiałam za to film Totalna magia. No wiecie, to był taki film o miłości, z magią w tle, więc troszkę bajeczka. No i oczywiście była tam Sandra Bullock i Nicole Kidman, no i ich mniejsze dziecięce odpowiedniki, także faktycznie był to taki film troszeczkę prodziecięcy, choć momentami brutalny i przerażający. I już na początku kariery w Hollywood Nicole Kidman poznała Toma Cruise'a. W ogóle w życiu wychodziła za mąż 2-krotnie i obydwa te małżeństwa były bardzo często na językach. Za Toma Cruise'a wyszła w Wigilię Bożego Narodzenia w 1990 roku. I tak jak już Wam powiedziałam, poznali się na planie filmowym. Różnica między nimi była taka, że ona miała 22 lata i można było nieśmiało powiedzieć, że jest dopiero co wschodzącą gwiazdą, o ile nie powiedzieć po prostu, że jeszcze nie za bardzo znaną. O tyle Tom Cruise już miał pozycję super gwiazdy. I sama nie ukrywała, że wiedziała, kim jest i kiedy go zobaczyła, to po prostu opadła jej szczęka. Wszyscy mówili, że jestem za młoda, żeby wychodzić za mąż, ale ja byłam uparta i postanowiłam, że to zrobię. Wspominała wtedy aktorka, no i zresztą, no wiecie, myślę, że tutaj magia kina też zadziałała. Widzisz, można powiedzieć, swojego idola i on jest tobą oczarowany, a na dodatek fajnie się dogadujecie, no jest to takie romantyczne, niesamowite, no i jeszcze jak się ma 22 lata, no to myślę, że
Można tutaj oceniać, że to mogła być pochopna decyzja, ale wiele osób chyba by się na jej miejscu również zdecydowało. Wspólnie więc pracowali, dużo wyjeżdżali, ale byli udanym małżeństwem początkowo. Pierwsze problemy pojawiły się, kiedy zaczęli starać się o dziecko. Nicole Kidman zachodziła w ciąży, ale niestety nigdy nie udawało się jej donosić. Powodowało to u niej bardzo dużą traumę i bardzo duży stres, dlatego wspólnie zdecydowali o adopcji dwójki dzieci. Razem adoptowali Isabelle, a także Connora. Niestety ten związek rozpadł się w 2002 roku i Nicole Kidman nie chciała zbyt dużo na ten temat komentować, ale przyznawała, że doskwierała jej duża kariera jej męża. Mówiła, że czuła się nieco jak żona Toma Cruise'a, a nie jak aktorka, która ma własne nazwisko. Ale wielokrotnie spekulowano też, że powodem rozpadu tego małżeństwa miała być wiara Toma, który został scjentologiem. Plotki głosiły, że Nicole Kidman odmówiła przejścia na tę wiarę, a scjentologowie są bardzo zamkniętą społecznością i nie wchodziło w grę kontynuowanie małżeństwa z kimś, kto nie wyznaje tej samej religii, co osoba będąca scjentologiem. Z biegiem czasu okazało się, że dzieci, które również przeszły na tę samą wiarę co ojciec, zdecydowały się nie utrzymywać więcej kontaktów z matką. Nazywały ją osobą tłumiącą, co jest terminem używanym w scjentologii w odniesieniu do ludzi, którzy nie wierzą. I wiecie, ja nie jestem specjalistą od religii, tym bardziej od tej, bo kiedy się przeczyta jej definicję, to brzmi to bardziej jak jakiś układ marketingowy niż faktycznie wyznawanie jakiejś wiary. Natomiast faktycznie jest to dość zamknięta społeczność i jestem w stanie uwierzyć w to, że naprawdę był to bardzo duży problem dla Toma i dla jego dzieci. Na rozprawie adopcyjnej miały one powiedzieć, że właśnie nie chcą mieszkać z matką, dlatego to Tom się nimi dalej zajmował. Natomiast kiedy Nicole i Tom się rozstali, ona wyszła z cienia byłego męża. Jej kariera zaczęła nabierać tempa i można śmiało powiedzieć, że rozkwitać. Jednak aktorka wtedy mówiła, że wcale nie była z tego powodu szczęśliwa. Mówiła, że im większy odnosiła sukces, tym stawała się coraz bardziej przygnębiona. Mimo to starała się unikać rozmów na temat swojego życia prywatnego i nie mówiła zbyt wiele o Tomie Cruise'ie. Dopiero po kilkunastu latach wyznała, że czuła się w tym okresie, w okresie rozstania, bardzo samotna. A Tom był jej wielką miłością, żoną była przez 11 lat. W rozmowie z Harper's Bazaar przyznała również, że kiedy w 2011 roku odebrała jak do tej pory jedynego swojego Oscara, była naprawdę załamana. Odnosiłam sukces zawodowy, ale przegrałam życie prywatne, dodawała gwiazda. Siedziałam w hotelu w Beverly Hills ze złotym posągiem i czułam się tak samotna jak nigdy wcześniej. Oscar wybił mi z głowy przekonanie, że praca może mnie wyleczyć. No myślę, że naprawdę można czuć się samotnie, jeżeli jednego dnia ma się męża i dzieci, a drugiego dnia traci się to wszystko. I Nicole Kidman nie mówiła nigdy za dużo o swoich dzieciach. A jeżeli już coś mówiła, to tylko to, że jej dzieci są dorosłe i musi szanować ich wybory. Są dorośli i mogą podejmować własne decyzje. Dokonali wyboru, aby zostać scjentologami. Moim zadaniem jako matki jest ich kochać. Zdecydowałam się nie rozmawiać publicznie na temat scjentologii, powiedziała w rozmowie z Vanity Fair. Mam dwoje dzieci, które są scjentologami i całkowicie szanuję ich przekonania. Ale wielokrotnie pisano na temat tego, że dzieci w ogóle nie mają kontaktu z Nicole Kidman i te spekulacje jakiś czas temu uciął syn artystki. Kocham moją mamę i łączy nas silna więź. Jeżeli dobrze pamiętacie, to Nicole Kidman też świetnie odnajduje się przed mikrofonem. Ja bardzo lubiłam tę piosenkę, którą wykonywała w duecie z Robin Williamsem, Something Stupid. Ale też z Ewanem McGregorem nagrała utwór do soundtracku Moulin Rouge. Po czasie jednak Nicole Kidman udało się ułożyć sobie życie. Wyszła za Keitha Urbana, gwiazdę muzyki, no i przyznała, że kiedy się spotkali, obydwoje byli bardzo samotni, ponieważ obydwoje byli po rozwodzie. Weszliśmy do swojego życia w najlepszym czasie, gdy mogliśmy się na siebie otworzyć, mówiła Kidman o relacji z mężem. Ale tutaj nie było tak jak z Tomem Cruise'em, że to jej opadła szczęka, ale jej przyszłemu mężowi. Ponoć kiedy zobaczył ją na imprezie, był tak zestresowany, że podszedł do niej, coś powiedział, ale właściwie to uciekł i żałował, że nie powiedział więcej, więc po chwili wrócił i kontynuowali rozmowę. Ale sam przyznawał, że od wielu lat był jej fanem, no i naprawdę uważał ją za najpiękniejszą kobietę na świecie. Nie przypuszczał jednak, że ona może być nim zainteresowana, więc kiedy wziął od niej numer telefonu, to nie dzwonił przez kilka miesięcy, dlatego ona uważała, że się jemu nie podoba, a prawda jest taka, że ona też wiedziała, kim on jest i też jej się podobał.
Podkochiwałam się w nim, ale on nie był mną zainteresowany. Tak mi się wtedy wydawało. Po naszym spotkaniu nie dzwonił do mnie przez 4 miesiące. A on mówił tak. Ktoś dał mi kartkę z numerem i przez jakiś czas trzymałem ją w kieszeni. Patrzyłem na nią i myślałem, jeśli zadzwonię pod ten numer, ona odbierze i nie wiem, co jej powiem. No ale postanowił się przełamać i w dniu jej 38 urodzin pojawił się przed jej drzwiami z bukietem i zabrał ją na wycieczkę. Niezły pomysł na pierwsze randewu, co? Wtedy uwierzyłam, że jest miłością mojego życia. Może dlatego, że jestem wielką romantyczką, aktorką, a może przez to, że jestem człowiekiem wielkiej wiary. Pomyślałam, tak, to on. Początkowo chcieli się cieszyć sobą i zaprzeczali romansowi, żeby oczywiście od razu nie rozpisywała się o nim prasa kolorowa, ale paparazzi szybko ich wypatrzyli. A co za tym idzie, zobaczyli też u Nicole pierścionek zaręczynowy. No i kiedy wszystko wyszło na jaw, artystka postanowiła przeprowadzić się do domu narzeczonego. No i paparazzi mogli trochę nawet się pogubić, bo tempo było zawrotne. Nicole wiedziała, że chce poślubić Urbana już po miesiącu spotykania się. Lubię najpierw się ożenić, a potem poznawać partnera. Wiem, że brzmi to niesamowicie dziwnie, ale dla mnie to jest jak najbardziej naturalny proces, mówiła magazynowi Elle w 2014 roku. Pobrali się w katedrze w Sydney. Keith śpiewał dla żony skomponowany na tę okazję utwór, a potem wyruszyli w podróż poślubną na Bora Bora. No i można powiedzieć, że tak, nie jest to konwencjonalny sposób, ale też właśnie przysparza pewnych problemów. Bo nie wiem, to trochę moje spekulacje, nie mam pojęcia, czy nikogo zdawała sobie sprawę, że wychodzi za człowieka uzależnionego. Głównie od alkoholu, ale nie tylko. W 2006 roku mężczyzna zdecydował się na odwyk. Media oczywiście jednoznacznie wtedy ogłosiły koniec ich związku. Jednak nic takiego nie miało miejsca. To Nicole wysłała męża na odwyk i wspierała go w walce o zdrowie i wyjście z nałogu. Zagroziła mu, że jeżeli się na to nie zdecyduje, to z nimi koniec, a podczas terapii cały czas go wspierała i odwiedzała tak często, jak to było możliwe. Później zdecydowała się także na moment odstawić na bok swoje aktywności zawodowe, żeby towarzyszyć mu w trasie koncertowej, żeby tam nie kusiło go do złego. Jednocześnie przyłożyła się do nadzorowania zatrudnienia w jego teamie, z tego powodu, że nie mogły tam się znaleźć osoby nadużywające alkoholu, takie, które kiedyś nadużywały, a także takie, które kiedyś miały problem z narkotykami. No i powiecie może, że metoda taka dość brutalna, no bo tak w sumie zawładnęła tym swoim mężem i nadzorowała wszystko, bardzo go pilnowała, ale przyniosło to skutek i mężczyzna do tej pory mówi, że jest od tamtej pory czysty. A Nicole chwali go na każdym kroku. Jestem dumna z mojego męża, pokazał siłę charakteru. Spełniły się także marzenia o rodzicielstwie. Nicole Kidman wraz z mężem pierwszy raz zostali rodzicami w 2008 roku, a na świat przyszła ich córka, Sunday Rose. 2 lata później po raz kolejny zostali rodzicami również córeczki Faith Margaret, którą jednak urodziła matka zastępcza, ponieważ Nicole podczas pierwszej ciąży też miała duże problemy. Ci, którzy bez skutku starają się o dziecko, znają poczucie bezsilności i pustki. My pragnęliśmy rodzeństwa dla Rose bardziej niż czegokolwiek na świecie, mówiła Kidman. I przyznała, że rodzicielstwo jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyło. Szalejemy za sobą, miała wręcz przyznawać. I choć obydwoje są wielkimi gwiazdami, to kiedy nie pracują, starają się zaszywać w domu i żyć jak zupełnie normalna rodzina. Mają też zasady, żeby zbyt długo nie przebywać bez siebie. Nie rozstają się ze sobą na dłużej niż 13 dni, choćby byli na końcu świata. Keith twierdzi, że nie potrafiłby beze mnie dłużej wytrzymać, a ja też nie chcę tygodniami być z dala od osoby, którą kocham. I mają jeszcze jedną zasadę, którą ja uważam za dość słuszną, szczególnie jeżeli na przykład w związku spotykają się dwie takie dość charakterne osoby, dwa burzliwe charaktery, to myślę, że ma to sens, ponieważ nie wysyłają sobie SMS-ów. Przez SMS-a można, no wiecie, różne rzeczy nadinterpretować albo zupełnie inaczej zinterpretować dane zdanie, przez co wygląda ono zupełnie inaczej, ma inny przekaz niż ten, który osoba pisząca chciała nam przekazać tak naprawdę. Innymi słowy, jak ktoś napisze, że chce coś z maka, no to jak dostanie komputera, nie burgera, może się wkurzyć, nie?
Jedyne, czego żałuje Nicole w związku ze swoim mężem, to to, że nie spotkała go wcześniej. Przekonuje, że gdyby tak było, to mieliby zdecydowanie więcej dzieci. W ostatnim czasie Nicole też dużo gra, została bardzo doceniona przez krytykę za serial Wielkie Kłamstewka. Jeżeli ktoś ma HBO, to Wam serdecznie polecam, szczególnie paniom. Jest to taki serial o relacjach między przyjaciółkami z kryminałem w tle. Naprawdę mega. Zagrała też w dramacie Niszczycielka, a także w dramacie biograficznym Gorący temat. Ale na pewno jakiś czas temu, jeżeli śledzicie choć troszkę Nicole Kidman i jej karierę, to widzieliście, że bardzo dużo było publikacji na temat jej posągowej twarzy. Kamiennej wręcz. No bo w pewnym momencie Nicole faktycznie przesadziła nieco z medycyną estetyczną i nie przypominała siebie. Albo wręcz przypominała, ale nie była w stanie jakkolwiek działać mimiką. Co jak sami powiecie, dla aktorki może być dość niebezpieczne, no bo chyba te emocje na jej twarzy powinny być jak najbardziej widoczne. Nicole Kidman natomiast chyba wzięła sobie to do serca, bo mamy aktorki, które jakby jeszcze bardziej wtedy próbują coś tam zdziałać, żeby to wyglądało dobrze i potem właściwie już w ogóle nie przypominają siebie. Natomiast Nicole była w stanie cofnąć te mrożące twarz zabiegi i teraz wygląda naprawdę okej. Pomogła jej też pewnie pandemia i to, że mniej jest występów i mniej gra, natomiast bardzo też dobrze dla niej, dla jej rodziny, ponieważ wszyscy fani jej męża mogli ją podziwiać podczas domowych koncertów, które para wrzucała na Instagram. On występuje, a ona tańczy do jego muzyki. Cieszę się, że mogę być twoją zastępczą wokalistką, twoją fanką, kimkolwiek mam być. I co, brzmi to naprawdę spoko, nie? Jeszcze niedawno wróciła sprawa jej dzieci. Oczywiście ktoś życzliwy z otoczenia mówił, że faktycznie ostatnie stosunki im się nieco pogorszyły, ale to z tego powodu, że mieszkają w zupełnie innych częściach świata, ale bardzo często nadal do siebie dzwonią. Nią są w stałym kontakcie, a także starsze dzieci Nicole znają swoje przyrodnie młodsze rodzeństwo. I dobrnęliśmy do końca, wyszedł taki całkiem fajny, luźny odcinek. Mam nadzieję, że też podzielacie te opinie, ale oczywiście podzielcie się nią w komentarzu. Dajcie znać, z czego Wy uwielbiacie Nicole Kidman, jakie filmy według Was były najfajniejsze z jej udziałem. Oczywiście nie wymieniłam tutaj wszystkich, więc liczę na Was. Ja gdybym miała powiedzieć, to magia dzieciństwa to oczywiście właśnie totalna magia, no a także te wielkie kłamstewka w ostatnim czasie. Ale myślę, że na wyróżnienie zasługują też Oczy szeroko zamknięte, Peacemaker, a także thriller Inni, który cieszył się swojego czasu dużym uznaniem. Także do wyboru, do koloru, kochani, dawajcie mi znać. I oczywiście proponujcie też takie bardziej współczesne gwiazdy, gwiazdy Hollywood, o których chcielibyście, byśmy nieco poplotkowali i bym opowiedziała Wam ich historię życia. A ja kończę, bo jak słyszycie, nie najlepiej, ale troszkę mi ulżyło. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie być tutaj ze mną, a do tego potrzebna subskrypcja i dzwoneczek. Trzymajcie się, pa pa!